Witam serdecznie. Okres przedświąteczny. Pomyślałem sobie o kolendach na Arduino, a że wcześniej widziałem taki, taką stronę z zamieszczonym programem, z całym schematem. To po prostu chciałem się tym podzielić z Wami. W moim przypadku. Yy, tak to zro zrobiłem, bo nie miałem wszystkich elementów, oryginalny, oryginalny schemat jest tutaj na stronie. Zaraz przejdę do programu i go omówię. Tu zamiast tego oporniczka na głośniczku, to dałem diodę świecącą i dlatego ta dioda miga. Tak, jak jest odtwarzana muzyka. Tutaj miałem tylko jeden, jeden switch, i nawet nie taki oporniczek, który jest tutaj przewidziany. Tutaj jest przewidziany. Opornik 1 kilo, tak. No tutaj oporniki jakoś są pomieszane widzę nie Zaraz zobaczymy co, co tutaj jest w opisie co tutaj w opisie jest 10 kOhm czyli 10 kOhm tutaj oporniki yy, są potrzebne, bo tutaj na schemacie ktoś po prostu źle Źle tutaj kolorami oznaczył te oporniczki. No ale w każdym razie, tak jak mówię, stronę podam w opisie. Wyjście na głośnik tutaj jest na dziewiątce i trzy melodyjki są na dwójce, trójce i czwórce. I w moim przypadku jest właśnie tak to zrobione, że. Ja tu mam podłączone na. Podłączone mam na dwój na trójce. Teraz tam na trójkę. Teraz tam na trójkę. No, jakby były trzy, trzy, trzy po prostu switche, to nie, nie trzeba by było. Kabelkami tutaj przestawiać. I tak jak widać, jak nie ma odpowiedniego oporniczka 10 kiloΩ, no to to yy, po prostu jest yy, zaczułe przy dotknięciu palcami. Już yy, ten generator się yy, włączy, tak. Także yy, to jest to co, to, co jest potrzebne nam do złożenia tej, tych melodyjek. Czyli tak, dowolne Arduino. Ja tutaj używam UNO ze względu na to, że jest po prostu większe i yy, łatwo tu się do niego wpiąć. Tu na schemacie też zresztą jest UNO. I ogólnie, przy różnego rodzaju projektach z płytką stykową dobrze się testuje te programy, dobrze się robi, a jak coś już jest Zrobione przeze mnie na, na stałe No to raczej staram się jakieś mniejsze Arduino zastosować Pro Mini albo, albo Nano No dobra, ale wracając do tego Do tego Do tych melodyjek To tak 3 oporniki 10 kOhm Switche dowolne i oporniczek na głośnik ja tutaj proponuję by dobrać ten oporniczek ja tutaj tak jak widzieliście przed chwilą włożyłem w szereg diodę świecącą i ta dioda miga razem z tym yy, głośnikiem do programu wrócę teraz Tu mamy wszystkie elementy. No, tutaj mamy cały program, i program najlepiej jest z tej strony skopiować w całości. Skopiować w całości. I To jest tylko tak, jakby podstawowy, podstawowy program bez nut. Nuty są. Bo ja może tutaj włączę Arduino i pokażę, jak to, jak to zrobione. Ten cały projekt mam napisane kolendy i tu to ściągam po prostu ze strony tak. Ten cały program to jest tak jakby podstawowa podstawowa e, podstawowy program do odtwarzania muzyki. On tak w całości wygląda. A nuty mamy zapisane tutaj w tej bibliotece. E, też można to pobrać ze strony. E, Link podam pod, pod filmikiem. Jak dodać do projektu te nuty? Bo jeżeli nie będziemy mieć tych nut, tak? No to zaraz y, program będzie pokazywał, że brakuje mu tej biblioteki. Zaraz pokażę o co chodzi. O. Program pokaże, że będzie brakowało mu tej biblioteki i nie ruszy, tak? I nic nie wgramy na Arduino. Potrzebujemy tą bibliotekę. Jak tą bibliotekę doda dodać do Arduino? Dodajemy ją tutaj w ten sposób, że dodajemy nową zakładkę. <laughs> Tu może tak pokażę. Dodajemy nową zakładkę. O tak. I w nowej zakładce piszemy jaką my chcemy zrobić dodać bibliotekę. Dodajemy na przykład 4 razy literkę W i jest tutaj nowa biblioteka dodana, tak? Yy. Oczywiście ta nasza biblioteka musi się nazywać w taki sam sposób, jak mamy tutaj y, ją zapisaną, tak? Ona się może z, na, z, y, nazywać melodia, czy tam dowolna dowolna nazwa z rozszerzeniem h, ale musimy po prostu tą nową y, Zakładkę dodać tutaj do, do Arduino. Także dobra. To tyle. Tu usuniemy tą bibliotekę www. co ją pokazałem, że, że tak się tworzy. Te, te biblioteki nowe. Co jeszcze? Tu są zawarte w tej bibliotece nuty. Z jednej strony jest nuta, a z drugiej strony jest czas trwania. I na tej podstawie jest wygenerowana melodia. Ale to, to wszystko można się dowiedzieć na tej stronie, którą podam, właśnie w opisie. Program nic nie modyfikowany przeze mnie jest tak, jak tutaj po prostu jest opisane w tym kodzie. Można sobie ze strony ją pobrać lub z githuba, tam gdzieś jest odnośnik. też jeszcze raz może pokażę. To jest główny program, którego ściągamy i wpisujemy na Arduino, a to jest ta biblioteka. Którą dodajemy przez zakładkę. I pamiętajcie, że musi być ta biblioteka o tej samej nazwie i rozszerzenie H. Można sobie tutaj zmienić jakąś tam inną nazwę, ale to musi być po prostu razem korespondować ze sobą. Co jeszcze? No chyba tyle. No, jeśli ktoś by miał jakieś pytania. No to pod filmikiem schemat tutaj macie, tak jak mówiłem. Tu można zastosować yy, różne yy, głośniczki. Czy tam piezoelektryczny, czy po prostu trzeba to wypróbować, tak? Bo jeżeli jest yy, i ten, i ten, i ten opornik. Jeżeli nie ma opornika, głośnik yy, niewyraźnie wydaje dźwięki. Także tutaj schemat nie jest zbytnio skomplikowany, często się zdarza tak, że jakiś projekt uruchamiam z, z jakiejś strony internetowej. Czasami jest tak, że te projekty jakoś zawieszają się, ten program nie jest poprawnie napisany, próbuję to uruchomić, no w tym przypadku Chodzi to bezproblemowo, no i chyba tyle. Tak żeby szybciej uruchomić tą, tą malodykę. Tą stronę proponuję sobie przetłumaczyć. Szczególnie tutaj opis. Elementy są podane, wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, nie przedłużam, pozdrawiam. Może jeszcze przed świętami uda mi się jakiś y, film nagrać. Pozdrawiam.